To wideo było nagrywane z założeniem, że będzie to jedna część, jeden filmik poświęcony ogólnie parkowaniu prostopadłemu. Jednak jest w tym tyle wiedzy i wyszło to na tyle długie, a ja mam świadomość, że jak będziesz oglądać 15 minutę, to nie będziesz pamiętać, co było w drugiej minucie. Więc ostatecznie podzieliłem ten materiał na 3 części i w tej części pierwszej będzie mowa o parkowaniu prostopadłym przodem po lewej stronie drogi. Zapraszam. Bez pierdolenia. Jeśli chcesz nauczyć się, jak parkować prostopadle, przodem, samochodem osobowym, to obejrzyj ten filmik do końca, bo w nim za chwilę ja i mój droniasty przyjaciel pokażemy Ci, jak to się robi. Na początek przypominam, że parkowanie samochodem dzieli się na trzy rodzaje. Nazwy tych parkowań wynikają z ustawienia samochodu wobec drogi. Trochę matematyki. Są dwie kreski i one mogą być obok siebie wzdłuż ustawione, czyli równolegle. Mogą być też w poprzek do siebie pod kątem prostym, czyli prostopadle i mogą być skośnie. Stąd biorą się te nazwy parkowań. Jeżeli samochód stoi wzdłuż drogi, to jest to parkowanie równoległe, je robi się tylko tyłem, bo parkowanie prostopadłe przodem nawet nie jest traktowane jako parkowanie, jest to po prostu zatrzymanie samochodu na poboczu. Więc mamy parkowanie równoległe tyłem, mamy parkowanie prostopadłe wtedy, kiedy samochód stoi w poprzek drogi, czyli w prostopadle pod kątem prostym do osi jezdni, czy też do krawędzi, czyli krawężnika. Parkowanie prostopadłe na egzaminach na kategorię B robi się, czy można robić, wyłącznie przodem. Jeśli ktoś ma z tym jakiś problem, to podaję dokładnie, wynika to z zapisu na 45. stronie rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Tam jest tabela numer 7 i to jest dokładnie 11 punkt tabeli numer 7 na 45. stronie rozporządzenia w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców. Parkowanie prostopadłe na egzaminie może być zrobione tylko przodem. No i trzecie parkowanie, parkowanie skośne, to jest takie pół na pół, pod kątem 45 stopni, czyli w połowie kąta prostego. My dzisiaj zajmiemy się parkowaniem prostopadłym przodem. I teraz tak, od razu mówię, omówię dzisiaj 5 różnych kwestii, czyli 3 rodzaje parkowania prostopadłego przodem i 2 rodzaje wyjeżdżania z takiego parkowania. Przede wszystkim parkowanie prostopadłe, jego celem jest to, żeby samochód stał prostopadle, czyli nie pod kątem, nie krzywo, skośnie, tylko prosto. I tak, żeby po obu stronach samochodu było mniej więcej tyle samo miejsca, czyli równo. Miejsce z boku samochodu, odstęp od samochodu sąsiedniego, stojącego obok, powinien być co najmniej taki, żeby dało się wysiąść z samochodu. Kiedy da się wysiąść z samochodu? Przyjmuje się, że wtedy, jeżeli drzwi w samochodzie da się otworzyć na przynajmniej jeden ząbek, pierwszą blokadę. Drzwi w samochodach mają 3 takie blokady, że jak się je otwiera, to one w pewnym momencie się zatrzymują, no i stoją w tej pozycji, zostają. I są takie 3 ząbki, 3 blokady, na które można otworzyć drzwi. No i przyjmuje się na egzaminach, że przynajmniej na ten pierwszy ząbek, na tę pierwszą blokadę drzwi trzeba móc otworzyć. I teraz uwaga, jeśli jest więcej miejsc do wyboru, do zaparkowania, to zawsze przyjmuje się, że powinno się zaparkować tuż obok samochodu. Czyli nie gdzieś tam w środku, pomiędzy pustymi miejscami. To jest kwestia ergonomii parkowania, czyli tego, żeby jak najwięcej samochodów ostatecznie zmieściło się na danym parkingu, bo później jak się wjedzie gdzieś tam w środek, to nie wiadomo, czy z jednej strony się zmieszczą 2 czy 3 auta, czy z drugiej 3 czy 4 i potem są takie kwiatki, że wieczorem wzdłuż parkingu co trzecie miejsce jest 3/4 miejsca niewykorzystane. Więc ostatecznie mieści się dużo mniej aut. Więc najlepiej jest i tak powinno być, żeby kierowcy parkowali samochody obok siebie jeden za drugim. I teraz zawsze łatwiej jest wybrać to pierwsze wolne miejsce za zaparkowanym już samochodem, a nie to ostatnie miejsce przed zaparkowanym już samochodem. I to jest akurat cecha wspólna dla parkowania prostopadłego zarówno po lewej, jak i po prawej stronie drogi. Czyli parkujemy zawsze obok auta za pierwszym autem, a nie na końcu wolnych miejsc przed ostatnim autem. Chodzi o to, że parkując za samochodem, masz tutaj odpowiednio dużo przestrzeni, żeby nadłożyć łuk i potem tylko wyregulować prostość.
a jeżeli będziesz próbować zaparkować przed samochodem, to nie możesz nadłożyć, bo tutaj może zabraknąć ci miejsca i może być problem. Więc zawsze, jeżeli mamy wybór miejsc wolnych, to parkujemy obok auta i zawsze za autem, a nie przed autem, czyli na pierwszym wolnym miejscu, a nie na ostatnim wolnym miejscu. No i teraz, jeżeli chodzi o parkowanie prostopadłe, to ono też dzieli się na dwa rodzaje, znaczy to jest, są dwa zupełnie inne manewry w zależności od tego, czy chcesz zaparkować po lewej, czy po prawej stronie drogi. Różnica wynika z tego, że parkując po lewej, masz do wykorzystania cały przeciwległy pas, cały lewy pas prowadzący z naprzeciwka, więc od samochodu do krawędzi parkingu masz tyle miejsca. A jeżeli chcesz zaparkować po prawej stronie, to nie masz do wykorzystania całego przeciwległego pasa, bo jedziesz wzdłuż, od razu wzdłuż miejsc parkingowych, więc tego miejsca do zaparkowania jest o przynajmniej połowę mniej. Dlatego robi się to inaczej. Zaczniemy od parkowania po lewej stronie. Pierwsza ważna rada. To nie jest obowiązek, to nie jest przepis, to nie jest wymóg, ale to jest bardzo dobra rada. Na początek, czyli na kursie nauki jazdy i do egzaminu i na egzaminie włącznie, nie parkuj prostopadle przodem po lewej stronie z rozpędu prosto z drogi, tylko dojedź do miejsca, w którym chcesz zaparkować, zatrzymaj samochód, włącz jedynkę i dopiero wtedy sobie ruszaj. Nie włączaj jedynki w trakcie jazdy, bo nie powinno się tego robić, gdyż to niszczy skrzynię biegów. Nie wjeżdżaj na dwójce, tylko zatrzymaj się całkiem. Przypominam, że nie da się zatrzymać nie całkiem, tylko trochę, więc zatrzymaj się, włącz jedynkę i wtedy sobie rusz. Co jeszcze ważne przed parkowaniem prostopadłym po lewej stronie drogi? Zawsze jak skręcasz w lewo, obojętnie czy zmieniasz kierunek jazdy w lewo na skrzyżowaniu, czy wjeżdżasz w bramę, żeby zawrócić z wykorzystaniem biegu wstecznego, czy parkujesz prostopadle po lewej, czyli niezależnie po co skręcasz w lewo, na drodze dwukierunkowej zawsze trzeba się zbliżyć do osi jezdni, po to, żeby jadący z tyłu ewentualnie mieli łatwiej, żeby cię ominąć po prawej stronie. Więc po włączeniu kierunkowskazu, przed zatrzymaniem, dojeżdżamy wyraźnie oboma lewymi kołami, czyli całym bokiem samochodu, do środka drogi, do osi jezdni. Tak, żeby przed zaparkowaniem po lewej również zająć odpowiednią pozycję na drodze. Nie dosyć, że na jedynce jest wolniej, a oczywiście im wolniej, tym łatwiej, to jeszcze w dodatku w trakcie tego zatrzymania masz chwilę, żeby ocenić prędkość i odległość samochodu jadącego z naprzeciwka, bo trzeba mu ustąpić pierwszeństwo. Masz chwilę, żeby rzucić okiem w lewe lusterko, chociaż dojeżdżając do takiego miejsca przed zatrzymaniem już od dawna powinnaś mieć włączony lewy kierunkowskaz. A przypominam, że lewy kierunkowskaz działa tak, że zabrania jadącym z tyłu omijania lub wyprzedzania po lewej stronie. To jeszcze dzisiaj do tego wrócimy, to jest w tym wypadku ważne. Czyli jeżeli włączysz lewy kierunkowskaz na drodze, to jadący za tobą nie mają prawa cię ominąć ani wyprzedzić. Oczywiście to, że nie mają prawa, to nie znaczy, że ktoś kiedyś tego nie zrobi. Więc warto rzucić okiem w lewe lusterko, czy tam jakiś świr nie ciśnie już lewym pasem. I z tej pozycji zatrzymania warto też ocenić krawędź parkingu. Bo często jest tak, że miejsce parkingowe kończy się bardzo wysokim krawężnikiem. Albo jakimś, może tam być jakiś słupek, murek, płotek, drzewko, cokolwiek. A jak już będziesz wjeżdżać i będziesz blisko końca, to nie będziesz widzieć przed swoim samochodem, co tam jest i na ile daleko, głęboko możesz wjechać. Więc warto też to ocenić z tego miejsca zatrzymania. No i jak już się poogarniasz, tam ooceniasz wszystko, co trzeba, no to wtedy zaczynasz jechać. Nie ma większego znaczenia, gdzie się zatrzymasz, to znaczy znaczenie ma to, kiedy i jak szybko zaczniesz kręcić kierownicą, ale to, kiedy się zatrzymasz, nie ma większego znaczenia. Możesz się zatrzymać trochę dalej. Ogólnie chodzi o stopień wychylenia przodu twojego samochodu, czyli pokrywy komory silnika i ogólnie przodu, za samochód, za którym chcesz zaparkować. Możesz zatrzymać się tak, że już wychylisz kawałek tego przodu za samochód, to trzeba wtedy ocenić odpowiednio i jeśli tak będzie, że zatrzymasz się późno, daleko, to po zatrzymaniu najpierw skręcasz koła w lewo, czasami od razu na maksa, czasami może nie na maksa, ale jednak już skręcasz i wtedy dopiero zaczynasz ruszać, ale z doświadczenia mówię, że lepiej jest, częściej wychodzi i łatwiej się to udaje, jeżeli zatrzymasz się wcześniej. Dlatego, że jeżeli zatrzymasz się za daleko, to nawet jeśli skręcisz koła maksymalnie w lewo, to i tak może ci zabraknąć miejsca, żeby wjechać w
w to pole parkingowe. Dlatego lepiej będzie, jeżeli zaczniesz, nauczysz się zatrzymywać się trochę wcześniej. Czyli tak, że twoja pokrywa komory silnika, twój przód nie będzie jeszcze wystawał za bok tego samochodu. I wtedy najpierw zaczynasz sobie ruszać powoli, a dopiero w trakcie jazdy już, wtedy zaczynasz kręcić kierownicą. I uwaga, róbcie to bardzo powoli. Problem polega na puszczaniu sprzęgła. Bardzo często kursanci mają tak, że jak zaczynają ruszać, to robią to trochę tak, jakby ruszali przed przejściem dla pieszych albo przed skrzyżowaniem, wjeżdżając na skrzyżowanie. Czyli dodają gazu, puszczają sprzęgło, przytrzymują je chwilę i potem puszczają je do końca. Albo trzymają to sprzęgło takie popuszczone. I to robi niepotrzebną prędkość. Powinno się to zrobić tak, że dodaję trochę gazu, bo zawsze przed każdym ruszeniem dobrze jest dodać trochę gazu, po prostu po to, żeby nie zgasł silnik. I sprzęgło popuszczam tylko troszkę leciutko i jak samochód zaczyna jechać, to wciśnij to sprzęgło z powrotem i wjeżdżaj po ruszeniu na wciśniętym sprzęgle. Uwaga, przy parkowaniu prostopadłym samochód może się zatrzymać. To nie jest łuk. Można się zatrzymywać nieskończoną ilość razy. To jakby też nie polecam, nie mówię, że tak jest dobrze, bo no w sumie to nie jest potrzebne, ale w razie gdyby ci auto się zatrzymało na egzaminie w trakcie parkowania prostopadłego, nic złego się nie dzieje. Wtedy sobie jeszcze raz popuścisz trochę sprzęgło i ruszysz drugi raz. Żaden problem. No ale ogólnie to powinno się popuścić sprzęgło trochę, żeby samochód odpowiednio ruszył i potem wcisnąć to sprzęgło i sobie jechać taką tą siłą pierwszego ruszenia, rozpędu. No oczywiście w trakcie można sobie jeszcze raz troszkę popuścić sprzęgło. W każdym razie nie róbcie tak, że puszczasz sprzęgło i trzymasz je takie popuszczone na pół sprzęgle do samego końca albo wręcz puszczasz do końca. Nie, nie, nie. To wtedy będzie za szybko, będzie ci trudniej. I ogólnie cały wjazd można byłoby podzielić na dwie części, na dwie połowy. W pierwszej części masz wpływ, więc też bardziej zwracasz uwagę na odstęp od samochodu z lewej strony. I zwykle jest tak, że w pewnym momencie widać już dość wcześnie, że on się robi za mały, że przód twojego samochodu przejedzie zbyt blisko samochodu z lewej strony. Jeżeli na tym etapie tego nie ogarniesz i nie powiększysz tego odstępu, to później ostatecznie już nie masz na to wpływu i z twojej lewej strony będzie zbyt mało miejsca, żeby wysiąść z auta. Ale tu uwaga, uwaga, gdyby egzaminator zapytał cię po zaparkowaniu prostopadłym, czy da pani radę wysiąść z tamtej strony, to odpowiedz zawsze, że tak, stanowczo i zdecydowanie. I niezależnie od tego, ile tego odstępu tam będzie, no to powinno to być zaliczone. Tutaj za chwilę pojawi się filmik, w którym mówię o tym trochę więcej, o tym jak mówić na egzaminie, co mówić, żeby nie przyznawać się do błędów. Uważaj na ten odstęp na początku z lewej strony. Jeśli widzisz, że on się robi trochę za mały, to wtedy odkręć trochę kierownicę w prawo, czyli jakby zmniejsz promień skrętu, bo zakręciłeś trochę za mocno lub za wcześnie, czyli tak jakby trochę wyprostuj koła, żeby od tego samochodu z lewej strony się trochę oddalić, a do tego samochodu z prawej strony się przybliżyć. No i potem już w drugiej części wjazdu, w drugiej połowie nie masz już wpływu na ten odstęp z lewej strony. Jeżeli nie ogarnąłeś tego wcześniej, no to już będzie kiepsko. No ale w drugiej części za to masz większy wpływ, więc bardziej zwracasz uwagę na odstęp od samochodu z prawej strony. Oczywiście to nie jest tak, że można patrzeć tylko w jedno miejsce, że tu patrzę tylko po lewej, a nic mnie po prawej nie obchodzi, a później na odwrót. No zawsze trzeba mieć oczy wkoło głowy, no i tam sobie zerkać też w inne miejsca. To nie jest tak, że można patrzeć tylko w jedno miejsce i zawsze na pewno się uda, więc rozglądamy się, patrzymy raz tu. Chodzi o to, w którym momencie na co mamy większy wpływ, więc na co bardziej zwracamy uwagę. Zwykle to się robi tak, że ruszam i skręcam kierownicę ileś tam w lewo, a potem odkręcam trochę w prawo i potem znowu dokręcam w lewo, żeby się wyprostować. No i po kilku próbach, które tam pierwsze kilka prób może się oczywiście nie udać, ale jeżeli zatrzymasz się przed wjazdem, nauczysz się odpowiednio obsługiwać sprzęgło, czyli nie będziesz jechać za szybko, no i zaczniesz zwracać uwagę na te odstępy i dość szybko kręcić kierownicą. Ważne jest właśnie to, żeby dostosować prędkość kręcenia kierownicą do prędkości jazdy. Im wolniej jedziesz, tym więcej czasu masz na kręcenie kierownicą. Jeśli będziesz to robić w trakcie jazdy bardzo powoli, szybko kręcić będziesz kierownicą, to po kilku próbach, nawet jak pierwsze tam 2-3 próby się nie udadzą, to szybko się tego nauczysz. Tyle na temat parkowania prostopadłego po lewej stronie drogi. W drugiej części tego wideo będzie mowa o parkowaniu prostopadłym po prawej stronie drogi. Dzięki.